Wiele osób zastanawia się, jak zacząć inwestować w kryptowalutę od zera. Cóż się jednak dziwić, skoro rynek ten nie tylko daje ponadprzeciętne stopy zwrotu, ale i z roku na rok przyciąga coraz więcej nowych osób, które są zainteresowane inwestowaniem w kryptowaluty. W dzisiejszym wideo pokażę Wam aż 5 najważniejszych wskazówek, jakimi warto kierować się, rozpoczynając swoją przygodę z tym rynkiem. Jeżeli więc chcesz zacząć swoją przygodę z krypto, to koniecznie obejrzyj ten materiał do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo serdecznie. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że to wideo nie jest żadną poradą inwestycyjną, a moim subiektywnym zdaniem. Kiedy mamy to już więc za sobą, przejdźmy zatem do meritum tego wideo. Zaczynając swoją przygodę z kryptowalutami, wiele osób ma już pewien obraz tego rynku. Prawda jest jednak taka, że rzeczywistość ma się nijak do naszych wyobrażeń. W sieci bowiem sukcesy, zwłaszcza te spektakularne, są rozdmuchiwane jak można tylko najmocniej. Próżno jest jednak szukać tysięcy historii inwestorów, którzy najzwyczajniej w świecie wyzerowali swoje konta i popadli w tarapaty. Dlatego też pierwszą i najważniejszą zasadą w kwestii inwestowania w kryptowaluty jest zdanie sobie sprawy, że nasze pieniądze możemy po prostu stracić. Zbyt wiele bowiem osób podchodzi do tematu tylko od tej pozytywnej strony, myśląc, że na tym rynku można jedynie zarobić. Nie, nie jest to prawda i rok 2022, w którym mieliśmy BSE, pokazał wielu osobom, że się mylą. Inwestujemy więc tylko te pieniądze, których utrata nie będzie dla nas oznaczała finansowego końca świata. Kiedy mamy to już za sobą, czas przejść do drugiego podpunktu tematu, jak zacząć inwestować w kryptowaluty od zera, którym jest nauka. Wiem, że wielu z Was teraz może mieć odruch wymiotny, ponieważ słyszą tą poradę po raz setny, jeśli nie tysięczny. Ale prawda jest taka, że jeżeli słyszysz ten sam argument od wielu osób i dalej go bagatelizujesz, to jesteś po prostu ignorantem i dawcą kapitału, który skończy źle na tym rynku. Zanim zainwestujecie swoje pierwsze pieniądze, poświęćcie jak najwięcej czasu na edukację na tym rynku. Nauczcie się terminów, jakie można spotkać w krypto, takich jak hodlowanie, DCA, FOMO i wiele innych. Słuchajcie dużych kanałów o stricte tej tematyce, takich jak chociażby kanał Fila Koniecznego. Czytajcie newsy, które będziecie mogli znaleźć na stronach poświęconych tejże tematyce, Twitterze czy też grupach telegramowych. Musicie dosłownie przesiąknąć tym rynkiem. On musi stać się waszym domem, abyście zrozumieli, czym jest ten rynek. Bo prawda jest taka, że kryptowaluty to giełda na sterydach. Tutaj zabawa jest znacznie szybsza, a wzrosty i spadki rzędu 10% na dzień nikogo nie dziwią. Jeżeli więc nie zdobędziecie potrzebnej wiedzy na ten temat, będziecie działać w ciemno. Co rusz będziecie targani emocjami i zamiast samemu świadomie podejmować decyzje inwestycyjne, będziecie patrzeć na to, co robi większość, sprzedając i kupując aktywa w najgorszym możliwym momencie. Traktujcie więc naukę jako swoistą inwestycję. Im więcej będziecie wiedzieć, tym spokojniejsi będziecie i zarobicie więcej pieniędzy. Trzecim bardzo ważnym elementem tego, jak zacząć inwestować w kryptowaluty od zera, są emocje. No właśnie, emocje. O nich też musimy porozmawiać. Na tym rynku znajdziemy dwie główne emocje, jakimi targani są inwestorzy. Jest to strach i chciwość. Niezależnie od tego, czy jesteś malutką płotką, która inwestuje swoje ciężko zarobione pieniądze, aby uchronić je przed inflacją, czy też jesteś grubą rybą inwestującą miliony, strach i chciwość staną się dwoma elementami twojego inwestorskiego życia. Ze strachem mamy głównie do czynienia w momencie, kiedy to lecimy na łeb, na szyję, a na rękach leje się krew. Wtedy to większość osób wpada w panikę i sprzedaje swoje kryptowaluty, myśląc, że zaraz stracą wszystko. Tylko po to, aby za kilka tygodni odkupić te same kryptowaluty, z tym, że po wyższych cenach. Strach przed porażką jest tak silną emocją, że każdy chce go uniknąć. Kiedy widzimy straty na naszym koncie, trudno jest nam pohamować nasze ocenianie i falę krytyki, którą serwuje nasz mózg. To samo dzieje się w przypadku chciwości. Kiedy wszystko rośnie, a nasze konto z dnia na dzień wykręca kolejne maksima, trudno jest nam powiedzieć dość
i po prostu wyjść z rynku. Wiele osób zamiast trzymać się swojej strategii finansowej daje się porwać chciwości, myśląc, że ustrzelą oni idealną górkę i wyjdą całością zainwestowanego kapitału. Prawda jest jednak taka, że większość osób, która myśli, że im się to uda, zeruje swój kapitał, wychodząc z inwestycji ze stratą. Aby poradzić sobie z tymi emocjami, musicie trzymać się swoich założeń, które wyznaczycie sobie znacznie wcześniej. Jeżeli załóżmy, zaczniecie wychodzić z rynku w momencie, kiedy na przykład Bitcoin przekroczy barierę 100 tysięcy dolarów, to trzymajcie się tej taktyki. Nawet jeżeli wszyscy krzyczą, że za chwilę będziemy mieć BTC za 500 tysięcy dolarów. To samo w drugą stronę. Jeżeli zakładacie sobie, że zaczniecie skupować Bitcoina, kiedy spadnie on poniżej 60% od swojego ATH, to zacznijcie po prostu to robić. Nie czekajcie, aż spadnie do 12 tysięcy, jak wieszczą wszyscy guru. Róbcie to, co wy sobie założyliście. Jeżeli nie będziecie mieli swoich granic i zasad, a pozwolicie, aby to strach i chciwość wami targały, wcześniej czy później przegracie. Czwartym bardzo ważnym elementem dotyczącym inwestowania w kryptowaluty od zera jest nasze podejście do poziomu ryzyka, jakie będziemy mogli tolerować. To bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę, jak chcemy inwestować nasze ciężko zarobione pieniądze. Bo jeżeli będziecie chcieli grać w miarę spokojnie i bezpiecznie, zainwestujcie sobie w Bitcoina, Ethereum czy też BNB, które są topowymi projektami na tym rynku. Dzięki temu będziecie narażeni na znacznie mniejsze wahania cen niż w przypadku, kiedy będziecie wyszukiwać mało znane coiny o niezwykle niskim market capie. Tam 100% w górę czy też w dół w przeciągu tygodnia nie jest niczym dziwnym. Dlatego też warto zadać sobie pytanie, jakim chcę być inwestorem i ile potencjalnego ryzyka chcę wziąć na swoje barki. Prawda jest taka, że większość osób chce zarobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie i podejmuje największe z możliwych ryzyk, aby tylko osiągnąć swój cel. Potem, gdy zaczyna się huśtawka, czy to na coinach, czy grając na dźwigni, którą to odradzam każdemu, psychika takiego inwestora, czy tego chce, czy nie, nie wytrzymuje i traci on swój kapitał. Kryptowaluty są rynkiem trudnym i w mojej skromnej ocenie lepiej nabierać zysk łyżeczką niż czerpać chochlą, ponieważ w dłuższej perspektywie czasu wygrywa pokora i umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami. Piątym elementem, który pomoże Wam zacząć inwestować w kryptowaluty od zera, jest zbudowanie swojej strategii finansowej. Musisz zastanowić się, po co w ogóle inwestujesz w kryptowaluty. Czy inwestujecie dla swoich dzieci? A może chcecie zbudować sobie waszą prywatną emeryturę? A może chcecie po prostu zarobić ogromną ilość pieniędzy po to, aby już nigdy więcej nie musieć pracować? Każdy musi znaleźć swoje dlaczego. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki odpowiedzi na to pytanie będziecie w stanie zbudować w swojej głowie obraz tego, do czego chcecie dążyć. Dla przykładu, jeżeli inwestujecie po to, aby zapewnić waszym dzieciom dobry start i chcecie każdemu z nich dać 100 tysięcy złotych, kiedy ten rozpocznie wymarzone studia, to wiecie, ile jeszcze czasu macie na realizację tego pomysłu i ile jeszcze musicie zarobić, aby osiągnąć ten cel. Stwarza wam więc to ramy czasowe, ale również i te pieniężne waszej inwestycji. Dzięki temu możecie poczynić odpowiednie kroki ku zwiększeniu prawdopodobieństwa sukcesu tej inwestycji, na przykład poprzez określenie swojego miesięcznego pakietu inwestycyjnego, czy też wybranie właściwej strategii inwestycyjnej. Grunt to w ogóle określić, czego tak naprawdę chcecie i realizować wasze kolejne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia upragnionego rezultatu. Najważniejszym jednak i podstawowym krokiem na swojej drodze do rozpoczęcia swojej przygody z kryptowalutami jest zakup swojej pierwszej kryptowaluty, którego to możecie dokonać już dziś. Zachęcam Was więc do rejestracji na przykład na giełdzie kryptowalut Binance, która jest największą giełdą kryptowalut na świecie, i zakupienie sobie niewielkiej ilości Bitcoina czy też Ethera. Poczujcie, jakie z jednej strony jest to proste, a z drugiej, jaką wielką frajdę możecie z tego mieć. Nie potrzeba milionów, aby zacząć inwestować na tym rynku i nawet te 100 zł wrzucone raz w miesiącu na Binance może dać Wam w dłuższym okresie czasu ciekawe zwroty. Inwestowanie polecam każdemu, kto szanuje swoją pracę i swoje ciężko zarobione pieniądze. Nieważne, czy będzie to inwestycja w krypto, tradycyjną giełdę czy w inne aktywa. Grunt to w ogóle inwestować. A myślę, że inflacja, jakiej doświadczamy aktualnie, staje się niezwykle mocnym motywatorem dla każdego, kto ma chociażby niewielkie oszczędności.
Jeżeli zainteresowałem Was tematem kryptowalut i inwestowania w nie, to bardzo się cieszę. Jeżeli chcielibyście zarejestrować się na giełdzie Binance, to pod tym materiałem macie mój link partnerski. Zachęcam serdecznie do rejestracji właśnie z niego. Podsumowując, rynek kryptowalut daje każdemu z nas ogromne możliwości, ale również i spore zagrożenia. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam zarówno cienie, jak i blaski tego rynku. Osobiście uważam, że kryptowaluty nigdzie się nie wybierają i ten rynek dopiero zaczyna się rozkręcać. Co roku do rynku dołączają kolejne osoby, które chcą spróbować swoich sił w tym segmencie inwestycji. Dostęp do giełd, jak również i cała adopcja sprawiają, że ten rynek będzie stawał się z roku na rok coraz bardziej solidny. Kwestią więc czasu jest to, kiedy wielkie organizacje zainteresują się zakupem kryptowalut i zechcą zarabiać dzięki nim pieniądze. To z kolei sprawi, że ten rodzaj inwestycji stanie się jeszcze bardziej popularny. Warto więc trzymać rękę na pulsie i chociaż niewielką część tego tortu zachować dla siebie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tematem inwestowania w kryptowaluty. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego materiału wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.